Nie taki diabeł straszny, jak go malują, mówią ci, którzy już się zaszczepili przeciwko koronawirusowi. Szczepienie to w ogóle nie jest diabeł. To jest zwykłe szczepienie, tak naprawdę. Nie trzeba się tego bać. Małgorzata Pietrzak była pierwszą osobą, która z niego skorzystała. Oprócz niej także lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Do tej pory w sumie około 200 osób. Szczepienia w ramach etapu zerowego obejmującego personel medyczny mają trwać jeszcze do połowy stycznia. Jest to do pewnego stopnia moment, kiedy testujemy wydajność naszego punktu szczepień, żeby można było już stworzyć grafiki dla osób z zewnątrz, czyli najpierw dla ochrony, pracowników ochrony zdrowia, którzy nie są pracownikami naszego szpitala, od po 15 stycznia już dla osób z grup ryzyka. To też czas, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane ze szczepionką, bo ciągle jeszcze w tym temacie, także w środowisku lekarskim, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Z pomocą bocheńskim medykom przyszedł profesor Wojciech Szczeklik z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, autor wielu publikacji naukowych. Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez doktora Stanisława Górskiego wyjaśnił m.in., kiedy ozdrowieńcy powinni się zaszczepić. Osoby, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 bezobjawową, no to myślę, że do miesiąca, jeżeli wiedziały w ogóle, że taką infekcję przechodziły, do miesiąca mogą się szczepić na COVID. Osoby, które przechodziły COVID, czyli miały pełnoobjawową chorobę, według większości ekspertów powinny zaczekać około 3 miesięcy i wtedy się szczepić. Jeżeli zaszczepią się wcześniej, też się nic nie stanie, ale raczej nie ma to specjalnego sensu, bo mają prawdopodobnie swoją odporność. Ci, którzy wzięli udział w spotkaniu, wyszli z niego bogaci o wiedzę medyczną, ale także przekonani, że szczepienie jest konieczne. Też miałem szereg pytań dotyczących szczepienia, ale w wyniku tej dzisiejszej konferencji i odpowiedzi na szereg pytań, sam uważam, że ta szczepionka jest bezpieczna i gdybym miał możliwość w odpowiedniej oczywiście kolejności się zaszczepić, to pewnie będę z tej możliwości korzystał. Pierwszy etap szczepienia po zerowym ma ruszyć 15 stycznia.